Sprinterzy.com, jest z nami Tymek Zimny, świeży, upieczony, nowy rekordzista Polski juniorów z czasem 47-26. I jest to rekord poprawiony sprzed 3 lat, który należał do Patryka Dobka. Jest to także najlepszy wynik na listach światowych wśród juniorów. Tutaj różnice niewielkie, no ale jest to najlepszy wynik. Opisz nam finał. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Z mojej perspektywy wyglądało to tak. Sędzia jeszcze liniowy mnie stresował, bo mówi palce z linii. A ja nie widzę, jak ktoś na mną stoi, szczególnie nad startem. Jeszcze mówi palce z linii. No faktycznie może palcem tyle wchodził w tą linię. Podczas biegu od początku wiedziałem, że aby zrobić ten rekord, muszę liczyć sam na siebie, no bo nie oszukujmy się, nie było warunków, żeby biegać tutaj z kimś się pościgać, no bo nie było szans takich właściwie. Więc wiedziałem od początku, że muszę jakby ścigać się sam ze sobą, mierzyć się sam z moimi słabościami, no i udało się. Jak ty to układasz w głowie, że po prostu jesteś sam na bieżni, wiesz, że musisz pobiec maksymalnie najlepiej jak potrafisz? Jak ty to układasz? Biegniesz, jak wygląda start przykładowo? Pierwsze kroki to jest maksymalna intensywność? Kiedy intensyfikujesz ten bieg? No staram się, dzisiaj chyba otworzyłem, nawet zerknąłem chyba na zegar w trakcie. 22-22 mi się wydawało pierwsze okrążenie, tak jak patrzyłem. Wiedziałem, że to pierwsze koło musi być mocne, bo na drugim kole i tak się umiera, więc pierwsze musi być mocno. Taka jest moja tutaj definicja 400 metrów. Pierwsze koło mocno, a drugie jeszcze mocniej. Tak to wygląda. Nie chcielibyśmy, żebyś kończył ten sezon tym startem. Nie planujesz jeszcze czegoś? No, cały czas się zastanawiamy jeszcze nad startem za tydzień. Ale no nie wiem jeszcze. Musimy to jeszcze sobie ustalić z trenerami. Nie wiem. Nie będę jeszcze nic mówił, obiecywał, ale no zastanowimy się jeszcze na starty w następnym tygodniu. No, tyle. Okej, dobra. Twój cel na nadchodzący sezon letni? No, powalczyć w Grosseto. Nie chcę tutaj teraz tak jakoś tam obiecać jakichś złotych... Złotych gór, ale no... Liczę na podium we Włoszech, na Europie. Zobaczymy. No, jestem dobrej myśli, więc powinno być okej. Okej, dobra. Życzymy w takim razie wielu sukcesów. Jeszcze biegu za tydzień, żebyś się rozprawił z tym rekordem jeszcze bardziej. No i dzięki za wywiad.